Dzień dobry, kochani. Witam Was. Nasza sobota magiczna, prawda? Ja nazywam się Ayla, jestem medium, jestem tarocistką. Jeśli ktoś chce się ze mną związać co do sesji prywatnej, na przykład w temacie rodu, rozwoju duchowego albo w sprawie przodków, to wszelkie kontakty zawsze macie na początku każdego filmu. Tylko proszę piszcie do mnie i zaczekajcie na odpowiedź cierpliwie czasem dzień lub dwa. Kochani, dzisiejsza sobota zaczyna taki cykl czterech sobót następujących po sobie, gdzie będziemy przyglądać się, jak wyglądają Wasze interakcje z żywiołami, z świętymi żywiołami. Dzisiaj pierwszy będzie ogień i będziemy patrzeć, jak Wy jesteście zharmonizowani z tym żywiołem wewnątrz Was, jak korzystacie z jego potencjału, a być może jak się wzajemnie nie rozumiecie i jak można tutaj, prawda, naładzić pewnego rodzaju harmonię w sobie. Kochani, to jest ważne. Żywioły są w nas, żywioły nas otaczają. Ogień to jest ta iskra Boża wewnątrz nas, ale to jest również siła napędowa. Kobiety, jesteśmy utkane z natury swej, z wody i z ziemi. To są nasze żywioły. Te żywioły wewnątrz nas to piękno, to ciepło, to poezja, to muzyka, to wszystko to, co takie uduchowione, empatyczne, co przygarnia do serca. Mężczyźni są utkani z natury swej, z żywiołu ognia i powietrza, więc to jest ta wola, ambicja, to jest to, dlaczego panowie wsiadają w te samochody i prawda, tu kto szybciej i tak dalej. To jest ten pęd do konkurencji, to jest to branie kierownicy życia mocno w swoje ręce, dowodzenie, przewodnictwo. Co się dzieje, jeśli w nas kobietach za dużo jest uruchomionego potencjału ognia, a no bierzemy na to odpowiedzialność w swoje barki, ano zaczynamy, jeśli jesteśmy w związku, zaczynamy, co tu dużo mówić, wiecie, być takim trochę generałem w spódnicy, który musztruje swojego faceta albo staje z nim na tak zwany słowny ring. I jeśli umiemy władać tymi żywiołami w sobie, to na przykład jeśli chodzi o ogień, to my kobiety wiemy, że okej, jeśli mam go dużo w sobie, to pożytkuję go na pracę, na przewodzenie, na mnóstwo innych czynności, na to, żeby załatwić wiele spraw, natomiast przy swoim mężczyźnie uaktywniam, nie wchodzę z nim w tak zwaną ognistą konkurencję, bo to się kończy tym, że widzi w nas rywala, przeciwnika. A kiedy widzimy, że nasz mężczyzna ma za dużo tego ognia w sobie, ale nie mówię oczywiście w alkowie, tylko przychodzi dużo ognia, to może być ta siła taka, wiecie, taka adrenalina, nawet trochę agresja, czemu nie, jak jest przewaga tego ognia, jak jest nadmiar, co trzeba robić? Ano wykorzystać swoją wodę, westchnąć, zasnąć oczy łzą, mówię oczywiście metaforycznie, ale tu raczej woda po cichutku zaczyna przygaszać za dużo na przykład ognia tego w partnerze. Mówimy o zachowaniu, o miękkości, o niezderzaniu się na przykład, rozumiecie, na ringu. Ja to tak tłumaczę przykładowo, to jest tylko jeden z przykładów, ale oczywiście chodzi o to, żeby te żywioły mieć w sobie wszystkie i mieć je w harmonii i władać w nimi, tak jak w karcie maga. Między innymi, jeśli podchodzimy do rytuału magicznego, jeśli nie potrafimy zsynchronizować, nie panujemy nad tymi żywiołami w sobie, ale nie, znowu to panowanie nie ma być na zasadzie boskie, jak za chwilę wybuchnę, tylko to musi być tak jak na karcie maga. Władam tym, potrafię się płynnie przełączać, zrozumiem naturę tych żywiołów we mnie. Dziś podkreślam ogień. Wtedy na przykład, jeśli robimy rytuał magiczny, to rzeczywiście idzie on piękniej, łatwiej, ekspresyjniej, bo tu nie ma jakiegoś takiego przekadrowania w pewnych, jak to się mówi, symptomach. Bez dobrze ustawionych żywiołów nie zrobimy dobrze ustawionej magii. Dlatego między innymi przywołujemy, na przykład przy czynnościach magicznych, jeśli przywołujemy cztery żywioły, to po to, żeby pomogły nam zsynchronizować pewnego rodzaju niedostatki w nas albo nadmiary.
To taka podpowiedź do tych, którzy magiczą, ale życie to też magia i te żywioły w nas grają. Woda to nasze emocje, to nasza właśnie poezja, to nasz mediumizm, ale ona potrafi być również gdzieś tam zabełtana, przepełniona smutkiem, goryczą. Ogień, tak jak mówimy, potrafi zagrzać, potrafi być niczym lokomotywa na parę albo taki dobrze pojęty cepelin, który jest tam gdzieś, powiedzmy sobie, no balon, który działa na ogień, tak? Który nas potrafi ponieść gdzieś, ale potrafi też rozwalić, jeśli jakby nie potrafimy z nim współbrzmieć. Wulkan, ogień, tak? Niekontrolowana siła bywa groźna. Powietrze, no to jak to się mówi, wszystko to, co lotne, myśl, inspiracja, wiatru nie złapiesz w rękę. O powietrzu również będzie cykl poprzez te soboty. Wreszcie ziemia to jest nasza prana, nasza matka, nasze poczucie bezpieczeństwa, wszystko to, jak gospodarujemy materią i mnóstwo innych rzeczy. Ale dzisiaj, tak jak mówię, dzisiaj przejdziemy do żywiołu ognia i tym, jak on w Was gra, jakie interakcje są między Wami. Czy tu jest symbioza, czy jest porozumienie, czy korzystacie z jego siły, czy raczej nie rozumiecie się nawzajem i powoduje to jakiś właśnie dysbalans w waszym życiu. Temu się będziemy przyglądać. I będzie oczywiście, płomienie świec są dzisiaj z nami, a jakże, tylko ten ogień jest taki przeze mnie przed tym rozkładem właśnie zaproszony, zamówiony, żeby nam tutaj pomagał, żeby nas ogrzewał. I waszym zadaniem oczywiście będzie zaraz wybranie swojego rozkładu poprzez, jeszcze kamienie położę, ale chciałam powiedzieć, że będzie z nami jeszcze orakuł, który nazwany jest tarotem Dreams of Gaia, sny Gai. Będzie z nami ten przepiękny orakuł i będą z nami oczywiście steampunk tarot i jaspis, kamień, tutaj go położę, żeby było widać, tarot runiczny i agat przepiękny oraz spellcaster tarot i tutaj idzie selenit. Waszym zadaniem jest po intuicji wziąć głęboki oddech, zamknąć oczy, wypuścić powietrze, otworzyć oczy i na co padł przepiękny kolor ucz waszych, pierwsze, w ciągu pierwszych 2 sekund, to jest wasz rozkład. Cichym szeptem podpowiada wam intuicja. Potem eguś zaczyna wodzić na manowce. Weźże jeszcze to, weźże jeszcze tamto. Rozumiecie? Słuchajcie pierwszego momentu, tego pierwszego, co was ciągnie. Jeśli rzeczywiście ciągną, macie taką dychotomię poznawczą i ciągną was dwa, to wybierajcie, tylko wiedzcie, że jeden będzie zapewne takim głównym waszym rozkładem, a drugi będzie tylko podpowiadaczem. Rozumiecie? Kochani moi, jeśli nie ciągnie was nic, być może nie dziś miejsce i czas, wróćcie do rozkładu za czas jakiś, a być może rzeczywiście tutaj nie będzie dla was podpowiedzi. Bywa i tak, to są rozkłady grupowe. Czasami możecie być tak specyficzni, że się w ramach grupy nie mieścicie. Bywa tak czasami, więc słuchajcie, jak to się mówi, tej swojej intuicji. Kochani moi, no to co? To jedziemy. A jeszcze muszę wam tylko podpowiedzieć, że czołgamy się powolutku do takiego ważnego czasu. Już niedługo, 21 kwietnia, kochani, będzie koniunkcja Jowisza i Urana. I tam się zaczynają uśmiechy losu, uśmiechy fortuny, punkty zwrotne, przełomy. Saturn nas puszcza, więc kochani, głowa do góry. Już niedługo. Okej. Okay. Dobrze, no to jedziemy. Rozkład numer 1, rozkład numer 2, rozkład numer 3. Time kody, czyli kody czasowe, macie zawsze podpięte w komentarzach pod filmem. Trzeba popatrzeć w komentarzach. No co, kochani, gotowi? Jaspis i wasz rozkład. Ale zaprosił się jeszcze taki orakuł Czysta Magia. Chciał coś dopowiedzieć, podpowiedzieć. W trakcie, jak tasowałam karty, mocno wybijał mi w głowie, żeby jeszcze jego wziąć, więc nie mogłam odmówić. Kochani, patrzymy, jak wyglądają wasze interakcje z żywiołem ognia, z duchem ognia. Dróż. O, proszę, jak pięknie wyszła ognista królowa ognia. I nasz satyr. No, zaczyna się nieźle, już wam powiem, tylko pozwólcie, że odwrócę sobie jeszcze te karty tarota. Orakuł na samym końcu da nam podsumowanie tego wszystkiego. Ten. Słońce. Szóstka buław. Transformacja, czyli Madame Śmierć. Piątka buław.
szóstka pentakli i pasz pentakli. Kochani, jest nieźle, jest bardzo ciekawie, albowiem pokazuje mi ten żywioł ognia, który pięknie tu wybija w tej karcie słońca i w tej ognistej królowej ognia właśnie, pokazuje mi, że znacie się i rozumiecie się, przeszliście jakąś drogę, jakąś ścieżkę poprzez swoje wcielenia, gdzie poznaliście jego jasną i ciemną stronę. Żywioł to żywioł. Ogień może być w kominku w Was, porównajcie to metaforycznie. Możecie ogrzać kogoś kominkiem swojego serca, a możecie rozwalić wulkanem lawy, która zalewa wszystko, bo jesteście wściekli, zaczynamy się gniewać, nienawidzić i tak dalej. Poznaliście wszystkie aspekty, to jest ścieżka mistrza, wyszliście z tej, z tych prób takich, które Wam zostały postawione i można powiedzieć po mojemu, patrząc na cały aspekt tych kart, że teraz czujecie odpowiedzialność, jaka ciąży w władaniu tym żywiołem i potraficie go dobrze prowadzić w sobie. Ja mówię aspekt w Was, nie mówię o tym oczywiście jak w tej chwili magicznie, ale mówię na razie o aspekcie w Was. Magicznie powiedziałabym, że jeśli pracujecie, to żywioł Was słyszy, na pewno, bo tu jest duża interakcja, jest zrozumienie, czyli Wy możecie, jak to się mówi, mocniej, bardziej władać magią ognia niż inni, bo żywioł Was słyszy i Wy słyszycie żywioł. Ale jeśli chodzi o ten ogień w Waszym sercu, płomień Waszego ducha, ogień, który Wam w żyłach gra, to wszystko, co napędza w ruch Waszą wodę, czyli robić z niej parę i maszynę parową, co powoduje, że możecie ogrzać innych w swoim sercu, jest w Was. Ja nie widzę tutaj... No, czasami mogą być jeszcze jakieś takie momenty, kiedy są takie wybuchy, powiedzmy sobie, złości, ale to już nie jest niekontrolowane. Rozumiecie, jakby wytrzymacie jakby wewnętrzny ten swój żywioł właśnie pod dobrze pojętą, tylko zrozumcie, jak ja mówię pod dobrze pojętą kontrolą, to nie znaczy, że tutaj na siłę komuś żyłki pękają, tylko Wy potraficie już przepuszczać te płomienie wewnątrz Was, które mogą być czymś takim, jak na przykład wybuchnę i kogoś słowem uderzę, bo tak mnie to wewnątrz pali, prawda? Nie, u Was już raczej tego nie ma. Czasami, podkreślam, ale bardziej mi to idzie w zdrową rywalizację, niż na przykład w zniszczenie kogoś swoim ogniem wewnętrznym, czyli wściekłością, agresją czy czymś takim. Tutaj jest żywioł, który w Was dobrze płonie, dobrze z nim wchodzicie w interakcję, wykorzystujecie go, transformujecie go w ten sposób, żeby przynosił Wam, jak to się mówi, taką spokojną stabilność, kiedy by było trzeba, rozumiemy, że jeżeli by Wam było potrzeba tego wewnętrznego ognia i dojścia do jakiegoś sukcesu, to tutaj popatrzcie, to jest pięknie pokazane, taki metaliczny koń, pod którym jest para, bo on jest napędzany właśnie na, no co tu dużo mówić, na parę, nie na elektryczność, czyli tam wiadomo, para, maszyna parowa, ogień jest potrzebny, prawda, ale to jest spokojne, to wszystko jest moment taki, kiedy my władamy, my siedzimy na tym ognistym koniu, który nam tutaj paruje i to my nim dowodzimy, nie on nami, nie ogon kręci psem, nie koń włada, jak to się mówi, nami, tylko my nim. Swoją drogą, gdyby to porównać do alchemicznej przemiany, to jeździec to jesteśmy my, gdzieś tam również nasz rozum, a tutaj właśnie to są te nasze instynkty, którymi my władamy, ogniste. Więc powiedziałabym, że Wasz żywioł ognia Was wiedzie przez życie w taki sposób, że nie widzę tutaj, żeby Was rozsadzał, czy żebyście się wzajemnie nie rozumieli i przez to jak gdyby sabotowali siebie poprzez swój własny żywioł ognia, prawda? Tu jest moment, kiedy potraficie go wykorzystać do tego, żeby power sobie dodać, żeby dodać sobie właśnie czegoś takiego jak kiedy potrzeba zdrowej rywalizacji, to ja wpuszczam w to mój ogień. Kiedy potrzeba inspiracji, kiedy potrzeba go w alkowie, w sypialni, proszę bardzo, tutaj możecie rozbuchać płomienie, rozumiecie, w sobie i to jest w Was, ale Wy wiecie, jak go używać, umiejętnie tego żywiołu ognia w Was. Podkreślam, ogień to iskra Boża, to power, to nasz duch, to nasze, owszem, również po tej ciemniejszej jego aspekcie, to nasze jakieś takie właśnie nieciekawe wybuchy, że nie panujemy nad słowem, prawda? Wybuchamy, tacy ogniści ludzie z temperamentem, prawda? Ale
Wy już macie to przerobione, pokazują nam tutaj te aspekty, czyli wasz wewnętrzny ogień mówi, ja tutaj wiem, kiedy mam płonąć, jakim płomieniem, jak dużym, takim, jak nam jest potrzebny, aby to obróciło się w naszą korzyść. Po szóstce pentakli i po parze pentakli powiedziałabym, że tu jest bardzo dobra współpraca, jak gdyby ze sobą, z wzajemną korzyścią. Wiecie, kiedy wypuścić na scenę ten wasz ogień. Wiecie, jakby równomierna jest wymiana między wami. I podkreślam, że jeśli by chodziło o czynności magiczne, ten żywioł w was gra w dobrej harmonii, po mojemu patrząc na te karty. Czyli po prostu potraficie go użyć, potraficie go użyć. Dodatkowo jeszcze widać, że u was były takie momenty w życiu na pewno, kiedy no nie wszystko tak jakby gładko szło, ale mówię, z tej podróży już wyszliście i po poprzednich wcieleniach i w tym wcieleniu, nawet jeśli na początku waszej drogi gdzieś tam jeszcze były te wybuchy, to teraz już jest w was na tyle jak gdyby dojrzałość właśnie ta korzystania z tego żywiołu, bo o tym dzisiaj rozkład, o tym aspekcie waszej duszy, waszej aury, waszego ciała, waszych meridianów, waszej alchemii życia i magii. Potraficie z niego korzystać. Żywioł spokojny, żywioł, którym potraficie ogrzać innych, podeprzeć, dodać ciepła i uśmiechu w ich życie. Potraficie doskonale kogoś na pewno również zmotywować, bo ogień to niezły motywator. To jest ten moment, kiedy powietrze, żywioł powietrza to jest nasza lotna myśl, ale ogień to jest ten żywioł, który nas podnosi z klęczek, rozumiecie? Jeśli na przykład mówimy o maratonie, który biegniemy i czujemy, że już nie mogę, to jest ten hart ducha, ta iskra Boża, która wyłączy nasze już nie mogę i powie, dawaj, dajemy radę. I wy potraficie umiejętnie korzystać z tego żywiołu. Nieważne, czy ogląda mnie tu kobieta, czy mężczyzna, chociaż kartą jest Królowa Ognia, ale ona mówi o władaniu, to jest królowa. To jest jak gdyby energia, która mówi, ja władam tym żywiołem. Tu jeszcze wyszła karta Słońca i ciekawe, bo mocno aspektuje się Słońce i ta Królowa. Ja bym powiedziała, że macie tutaj dostęp do tego, co mówimy duchem ognia, jakimś bóstwem ognia, czyli aspektem inteligencji kosmicznej w naszym wszechświecie, która z tym żywiołem gra. I na przykład w słowiaństwie byłby to Swaruk albo jego syn Swarożyc, Bóg ognia, który was słyszy, ale chodzi o to, że po prostu metaforycznie i dosłownie rzecz ujmując, święta iskra i duch ognia, Bóg ognia was słyszy. Podkreślam, jest to moment, kiedy możecie, siedząc przy płomieniu świecy czy przy kominku, poprosić go o oczyszczenie was energetycznie i on to naprawdę zrobi. Możecie wrzucać w niego dosłownie, na przykład, rozumiecie, w tą świecę jakieś swoje nieciekawe energie z całego dnia i on to zrobi, bo was słyszy. To naprawdę nie jest takie proste, bo jeśli nie mamy kontaktu z danym żywiołem, jeśli on jest w nas zaburzony czy brudny, bez urazy, no mówię zaburzony czy brudny, ale nie na zasadzie, żebym tutaj mówiła, że jakby, że jest to dziwne, bo na ścieżce naszych wcieleń i dusz często mamy takie problemy i po prostu chodzi to tylko o to, że nie jesteśmy jeszcze wtedy jakby w pełni władcą tego żywiołu, tak? Ale wy tutaj, tak jak mówię, ten żywioł was akurat słyszy, potem zobaczymy, jak będą inne w następnych sobotach, ale z nim macie dobrą komitywę, więc na przykład tu możecie spokojnie jakby magię świec, magię ognia, magię kominków, magię słońca, promienie słońca, rozmawiać do słońca, na przykład z słońcem też macie z tym dobry kontakt. Tak, możecie się podłączać, jeśli je widzicie, jakby wystrzelajcie swoją świadomością dosłownie, wizualizujcie jak gdyby kotwicę na słońce, wystrzelajcie i proście, by słońce pączowało waszą aurę swoją złotą energią, żywiołem właśnie ognia, wypalało wszystko to, co negatywne, jeśli czujecie taką potrzebę, i żeby zasilało was. Tutaj jest ten żywioł, z nim macie łączność, on was słyszy. Inni ludzie, którzy mają, jak to się mówi, jeszcze z tym problem, to nie będą mieli tak mocnego silnika do współpracy z tym żywiołem, a być może w ogóle na przykład nie będzie ich słyszał albo nie chciał słuchać. Na czym to polega? Nie dlatego, że żywioł jest wredny czy zły, tylko on widzi naszą gotowość i naszą iskrę i tylko wtedy zaczyna jak gdyby wchodzić w interakcję. Innymi słowy, podobne przyciąga podobne. Żywioł ognia i w ogóle
aspekty, powiedzmy sobie, takie boskie ognia przychodzą w nasze życie i współbrzmią z nami wtedy, gdy my jesteśmy szczerzy wobec siebie. Iskra naszego ducha musi być szczera, tam nie może być iluzji. I wtedy zaczyna się to połączenie. Wtedy ta siła jest w nas jak gdyby coraz mocniej jakby projektowana i dawana, bo żywiołem ognia można również leczyć, można robić tarcze i zasłony wokół siebie, ale można siać zniszczenie, więc wiadomo, tutaj nie przepuszczą przez nas dużej skali ilości ognia, jeśli my nie jesteśmy władcą tego żywiołu, rozumiecie? Przeze mnie jak przepuszczają żywioł ognia, to u mnie bywa tak, że na odwrót, ja w środku jestem cała gorąca, ale u mnie potrafią być ręce takie, to się naprawdę dzieje, takie jakby chłodne, marmurowe. I to chodzi, ja mam takie wrażenie, że tak jakbym trzymała w środku siebie lawę, a na zewnątrz jakieś naczynie, które jest w stanie to utrzymać, ale u Was tak nie musi być. Możecie mieć takie momenty, kiedy po prostu czujecie, że jakby na zawołanie Wasza na przykład ciepłota ciała może się podczas jakiegoś tam oczyszczania czy podwyższyć i pomagać Wam na przykład w tym, nie mówię o gorączce, tylko mówię o takich jakby poczuciu, że czujecie na przykład przy pracy energetycznej, że przez Wasze ręce przepływa ciepło i tak dalej. Ten żywioł z Wami, podkreślam, współgra. Moment jest taki, który w ogóle tutaj się pokazuje, że używacie go poważnie, tak jak mówię, tak jakby transformujecie ten żywioł po to, żeby wykorzystać jego siłę, po to, żeby tutaj materializować swoje dobrze pojęte plany, które są w Waszym interesie, żeby stąpać po ścieżce, potraficie umiejętnie tego wszystkiego używać. Podkreślam, ogień to również uśmiech, wejście na scenę, zaczarowanie innych swoim ciepłem wewnętrznym i Wy to macie, Wy potraficie z tego korzystać. Tak jakby nie dla wszystkich po mojemu ten ogień w Was jakby pokazujecie, dla niektórych jesteście być może wydaje się, że jakby chłodni, ale to jest umiejętność korzystania z żywiołu ognia, że Wy potraficie, jak to się mówi, rozpuścić jego wiry, jego płomienie wtedy, kiedy jest to potrzebne. Tu w ogóle mogą być też jakby takie aspekty w Was, kochani, że popatrzmy, no tu jest jakby kot jako zwierzę totemiczne, ale powiedziałabym, że wiecie, wszystkie te takie zwierzęta związane z żywiołem ognia, jak salamandry magiczne, salamandra to też uzdrawianie, to też duch ognia, jak feniksy, czy ogniste ptaki, różnego rodzaju, z różnych kultur. One będą na pewno, jeśli byście je chcieli, jak to się mówi, z nimi łączyć się i więź z nimi tworzyć, to na pewno Was będą słyszały, bo one są utkane z tego żywiołu. I w ogóle jakby takie ogniste, powiedzmy sobie, totemy będą Was słyszały, bo one są utkane z tego żywiołu, prawda? Moment, kiedy możecie popatrzeć, jak to działa, ta magia ognia, jeśli jeszcze nie próbowaliście na przykład, to wystarczy wziąć zwykłą świecę, zapalić ją i po prostu rozmawiać, poważnie mówię, z tym ogniem, wpatrywać się w niego. Popatrzcie, jak ten płomień będzie się palił. On Wam będzie mówił wiele poprzez płomień. Jeśli będzie się palił spokojnie, to znaczy, że tak jakby pokazuje pewnego rodzaju aspekty, które są wokół na przykład, albo jak z Wami rozmawia spokojnie, to znaczy, że tutaj wszystko jest jak gdyby w porządku, pokazuje Wam, że jest harmonia i tak dalej. Jeśli ten ogień zaczyna skakać, ta świeca trzaskać, to znaczy, że on Wam w ten sposób podpowiada, mówi swoim językiem, że coś wokół Was wymaga jak gdyby oczyszczenia, bo są tutaj aspekty, które on tak jakby tańcząc, strzelając, musi spalać, musi z nimi jakby, rozumiecie, w pewnego rodzaju wchodzić konkurencję albo być może nawet walkę, więc to jakby jest podpowiedź, na przykład podpowiadam najprostsza, jak świeca do nas mówi, prawda? Jeśli jest niespokojna, wiadomo, trzeba się tutaj jak gdyby przypatrzeć swojemu otoczeniu, czy temu, jak Wy się dziś czujecie i być może warto właśnie dokonać od razu jakąś mini czystkę w domu, dodatkowo zapalić kilka świec, poprosić ogień, żeby oczyścił wszelkie negatywne energie. To jest tylko podpowiedź dla tych, którzy, ale ja nie sądzę, żeby tutaj już, jak to się mówi, były przy tym rozkładzie, który jest taki pełen porozumienia, żeby były osoby, które w ogóle nigdy, jak to się mówi, z żywiołem ognia nie współpracowały. Podkreślam, tu jest moment taki, kiedy potraficie
bardzo prężnie i szybko się regenerować, bo to jest ten żywioł taki, który szybko nas regeneruje. Możecie mieć momenty takie w Waszym życiu, kiedy szybko na przykład czujecie, że musicie zasnąć, po prostu padacie z nóg. Ja tak mam, że mnie niekiedy po prostu wyłącza i ja wtedy wiem, że muszę, chociażby na 15 minut, ale ten płomień wewnątrz nas bardzo szybko nas regeneruje. To jest jakby energia maszyny parowej, która mówi, że szybko Cię potrafię zregenerować. To jest nasz ogień ciepły. Tu jest bardzo spokojnie w tym rozkładzie. Tak więc, tak jak mówię, to jest ten moment, kiedy Wy potraficie tak jakby ten żywioł już jakby kontrolować, wiecie, jaka to jest odpowiedzialność i dobrze z niego korzystacie. Dobrze z niego korzystacie. Ta kontrola, powiedzmy, tutaj jest pokazana, że tak, czujemy tą odpowiedzialność, która spoczywa nam na barkach, ale korzystać z tego potrafimy i wiemy po prostu, dlaczego mamy klucz do tej siły dany nam. Z tych kart płynie spokój, taki, nie ma tutaj nic takiego, wiecie, agresywnego, wywalającego, więc tak jak mówię, piękny aspekt i piękny żywioł ognia w Was. Teraz popatrzmy, co wyrocznia czystej magii. No, dokładnie, kochani. Tutaj w ogóle to jest moment, kiedy z takim potencjałem można spokojnie się tarczować tym ogniem, jeśli potrzebujecie, jak to się mówi, macie taki moment, to możecie sobie tworzyć, co tam chcecie wokół Was, latające salamandry, prosić płomienie ognia, żeby Was otaczały, żeby wszystkie negatywne energie spalały i tak dalej. Mówię o tym również, jeśli macie trudniejszy okres w życiu i czujecie, że macie smutki, troski i tak dalej, to można to spokojnie wypalać. Tutaj ogień Was świetnie, jak to się mówi, tarczuje. Tutaj jest moment, ta karta mówi o uwalnianiu, o takim momencie, kiedy czujemy się jak gdyby wolni. Ona mówi również o wielu innych rzeczach, ale ogień Was słyszy, śpiewa w waszym życiu jak gdyby, więc mówię, tutaj można z niego swobodnie korzystać, albowiem duży potencjał, który nie warto, żeby leżał odłogiem, tak to powiem. Oczywiście w Waszym wypadku powiedziałabym tak, no jest to kanał magiczny, więc muszę podpowiedzieć również o rzeczach magicznych, ponieważ was żywioł ognia słyszy, jest żywy w Was i reaguje, no to rozumiecie, jak to się mówi, przed lustrami nie stawiajcie zapalonych świec, bo będziecie otwierać portale najzwyczajniej w świecie, tylko raczej po prostu, chyba że pracujecie z magią luster i już jak gdyby wiecie, o co chodzi, jak zamykać te portale i tak dalej, natomiast w sypialni sobie na noc nie stawiajcie świeczki przed lustrem, bo po prostu otworzycie, jak to się mówi, portal, rozumiecie, niepotrzebnie i wtedy nigdy nie wiemy, kto tam, tunel przesiadkowy otwarty i kto tam do naszej sypialni wejdzie, to już jest inna sprawa. Nie strasząc, bo to nie znaczy, że rozumiecie, ale BHP tu już powinniście zachowywać. Natomiast rzeczywiście możecie też tym ogniem oczyszczać przedmioty takie jak lustra, to znaczy tą świecą brać i mówić, oczyszczam Cię z negatywnej energii, potem zamykam portal, za każdym razem mówimy, używać ognia do ponczowania amuletów, talizmanów. Ten żywioł, zobaczymy potem w następnych sobotach jak inne, ale ten żywioł jak najbardziej tak. Jeśli mówimy o ponczowaniu amuletów i talizmanów, to wiadomo, że kładziecie je na przykład, rozumiecie, w jakimś tam strumieniu świec i prosicie żywioł ognia, żeby na przykład oczyścił Wasze amulety i talizmany z negatywnej energii, a potem jak je oczyści, to następnego dnia zapalacie świece, w prawą stronę, jak oczyszczamy, to zapalamy w lewą, czyli żeby zabierał, prawda, odwrotnie do wskazówek zegara. Jak potem następnego dnia są już oczyszczone, to zapalacie w prawą stronę na przykład jakieś świece, które są w kręgu i prosicie żywioł ognia, żeby wypełnił te przedmioty swoją świętą mocą, żeby wszelkie złe energie od Was odganiały i żeby Was, jak to się mówi, żeby na Waszej straży stały, na przykład rapując już, tak, ja podałam tak, ale Wy możecie powiedzieć, co tutaj chcecie. Jest potencjał do tego, żeby, tak jak mówię, oczyszczać przestrzeń i siebie i ponczować amulety i talizmany. To jest dodatkowa jak gdyby podpowiedź, ale świadomie używajcie w magii tego ognia, bo to już powinna być ta dojrzałość, że tak jak mówimy, że wiemy, co z nim robimy i portali w lustrach nie otwieramy nieświadomie.
Wow, moment. Tak, kochani, niespodziewane, bo nie spodziewałam się paczki, ale dostawca przerwał nam nasze zakończenie, więc musicie mi wybaczyć. Co chciałam Wam powiedzieć na sam koniec? Kochani, ten rozkład mnie bardzo pozytywnie ogrzał, zaskoczył, albowiem było w nim dużo spokoju, ciepła, więc to są ludzie, z którymi na pewno, którzy mnie oglądają, z którymi na pewno super się rozmawia, bo potrafią prowadzić ciepłą, miłą rozmowę, nie dławiąc niczyjej wolnej woli, nie narzucając swojego jedynie słusznego światopoglądu, co by było, gdyby źle aspektowany ogień, to wtedy tak, to wtedy jest ten lider, który moja wola jest najmojsza i ja Cię tutaj moim ogniem po prostu przekonam, rozgrzeję, jak nie to unicestwię, prawda? Natomiast Wy potraficie umiejętnie ten żywioł już w sobie prowadzić, więc na pewno dysputy z Wami są, jak to się mówi, bardzo przyjemne i to mi się podoba. No jeden aspekt to te dysputy, ale tak jak mówię, wola, potęga, charyzma, moc. Korzystajcie z tego umiejętnie. No, Wam tego nawet nie muszę mówić, tak się teraz zastanowiłam, bo przecież Wy korzystacie z tego umiejętnie. No więc, niech moc będzie z Wami, kochani. Oczywiście poniedziałeczkowe cztery klucze będą jutro. Ja się tymczasem z Wami żegnam magicznym papa. Do następnego razu. Rozkład numer 2. Agat. I oczywiście Wasze karty, ale zaprosił się jeszcze do rozkładu jeden orakuł. Taki przepiękny i jego podpowiedzi odczytam na końcu. Dobrze, patrzmy zatem, jaka jest Wasza interakcja z żywiołem ognia, który Wam gra w duszy, w żyłach, który przez Was śpiewa. Popatrzmy. Najpierw orakuł Gai. Dajcie moment, a teraz sobie odwrócę te karty, odwrócę na końcu jako podsumowanie. Już. Konflikt. Och, jaka kontrola straszna. Okej. Kochani, to jest tak. Jeszcze następne 3 soboty przed nami, więc zobaczymy, jak to się mówi też na inne żywioły, ale żywioł ognia trochę się tutaj skarży, że za bardzo go dławicie, tłamsicie w sobie. Może się tak boicie tej jakby swojej ognistej strony natury, natomiast trzeba spojrzeć wszelkim aspektom tego ognia wewnętrznego w Was. Już tłumaczę, o co chodzi. Oglądają mnie ludzie, którzy są bardzo percepcyjni, bardzo tacy jakby czasami może przebywający w świecie rozumu bez przerwy, czyli innymi słowy. Porównam to, panie, panowie, tak przykładowo, jednym drobnym przykładem z życia. Widzimy, wyobraźmy sobie, że jesteśmy mężczyzną, widzimy piękną kobietę i w tym zestawieniu na przykład, no nie jeden raz i chcemy ją zaprosić na kawę i ten ogień mówi, weź, wyjdź z inicjatywą, zaproś ją, a umysł zaraz, nie tak prędko, rozumiecie? I jakby dławienie jest jak gdyby tego ognia w sobie, ale to jest tylko jeden aspekt, ja podałam tu pół żartem, pół serio, bo ogień się skarży, za bardzo jest konflikt, za bardzo się staracie go kontrolować, boicie się być może, wy może znacie tą stronę swojej natury, że jakbyście wypuścili ten wewnętrzny ogień, to tak boicie się, żeby wiecie, nie rozwalił pół świata i okolice, niemniej jednak, nawet jeśli przerabiamy bardziej cieniową jego stronę, jak złość, agresja i tak dalej, to warto ją w sobie przyjąć, popatrzeć jej w oczy, dobrze, jak to się mówi, nie bać się, nie wypierać się jak gdyby jej i popracować z tym żywiołem ognia, albowiem on tak jakby, on chce z Wami współdziałać, on Was wzywa tutaj, żeby ruszyć po jakąś przygodę razem z nim, żeby odkryć swoją lekcję po arcykapłance, która rozpaliła tutaj nomen omen, przepiękne ognisko i mówi, zachęca Was, może trzeba palić świece, medytować. Wasz wewnętrzny ogień to Wasz temperament, to Wasz power, właśnie ta iskra, ta charyzma. To jest ten moment, kiedy potrafimy ogrzać innych słowem, to jest ten moment, kiedy potrafimy nawarczeć na innych słowem. Innymi słowy, rzeczywiście tu może być taki moment, kiedy Wy się staracie go zbytnio
kontrolować, przez co jest jakby konflikt, dławicie go w sobie, tak jakby nie ma pełnej symbiozy, kochani. Muszę to powiedzieć, natomiast nie biczujcie się, bo to jest jak gdyby wielka sztuka i nauka i tutaj wszyscy wchodzimy jak gdyby w formę tych władców właśnie żywiołów poprzez nasze ciało i duszę. Uczymy się jak władać tymi żywiołami, bo z żywiołów jest utkane tutaj wszystko, co wokół nas. Podkreślam, na Waszym przykładzie patrząc, mówię tak jakby wielka intuicja, wielka logika, taka może nawet czasami wychłodzone emocje, to jest dobre. Jeśli operujemy kogoś na sali, to jest dobre. Natomiast w życiu, jeżeli chcemy potańczyć, pośpiewać, pocieszyć się, poczuć tą radość życia, trzeba rozgrzać ten chłodny, jak to się mówi tutaj, percepcyjny żywioł w Was, jakby właśnie tą iskrą, tak jakby trochę zagotować wewnętrzne wody, wewnętrzne powietrze, czyli żywioł powietrza, ogrzać trochę tym właśnie tym, czym włada żywioł ognia. Żywioł ognia to ekspresja, to pewnego rodzaju fakt, że nieobliczalność, ale to również uśmiech. No, po drugiej ciemnej stronie mocy żywioł ognia to oczywiście wybuchy niekontrolowane, złość, furia, więc rozumiemy, że trzeba jakby nauczyć się iść tą drogą środka, która wcale nie jest najłatwiejsza, jakby, ale tutaj ten żywioł ognia mówi, jeśli chcesz mieć w życiu więcej tego, co nazywamy iskrą, więcej sił witalnych, więcej tego właśnie łutu szczęścia, który daje ogień, bo ogień mówi, dawaj, zrobimy to, nie zastanawiajmy się aż tak długo, on daje te takie wybuchy emocjonalne, dobrze pojęte, jeśli jest właśnie ciepły i nieagresywny, to daje te takie wybuchy emocjonalne, które pozwalają nam zaskarbić sobie uśmiech tłumu, bo ludzie, którzy mają dobrze aspektowany wewnętrzny ogień, są ciepli, są tacy właśnie jak kominek, przy którym można się ogrzać. Tutaj jak gdyby magia ognia również może Wam, podpowiadam, pomagać. Możecie pracować właśnie w ten sposób, żeby go zrównoważyć w sobie, że palić świece, medytować tutaj, słuchać jakichś takich właśnie momentów muzycznych, które nastrajają Was na fale ognia. Są takie rzeczy jak gdyby na YouTubie. To jest żywioł, który w Was domaga się, żebyście podjęli z nim bliższe, że tak powiem, kontakty, żebyście się go przestali tak bać w sobie, żebyście się nie bali czasem być bardziej żywiołowi, ekspresyjni, żebyście nie bali korzystać się czasami z tego, co nazywamy improwizacją. Będzie łatwiej w życiu, będzie łatwiej, bo tutaj jak gdyby jest konflikt taki jakby po tej piątce mieczy z tym wewnętrznym żywiołem, to tutaj widać, tak jakby trochę możecie się właśnie, tak jak mówię, obawiać tego płomienia wewnątrz Was, a nic, co jest nam dane z natury, nie jest złe ani dobre, po prostu jest. I każde aspekty każdego żywiołu potrafią być niszczące wewnątrz nas, to jest taka nasza jasna i ciemna strona mocy, ale podkreślam, że to my jesteśmy zarządcami właśnie tego, co jest w nas i jeśli dobrze przerobimy nasze żywioły, czy nasze cienie, nazwijmy to inaczej, w tych żywiołach, to wykorzystamy wtedy pełną moc swojego ducha, swojego potencjału, życie nabiera innych barw. Tu nawet sobie możecie, ten ogień się skarży, że Wy nawet sobie możecie takich przyjemności, jak to się mówi, odmawiać. Ja nie mówię, że namawiam Was do tego, żebyście tutaj, prawda, pili jak wikingowie, ale mówimy, dziewiątka pucharów to jest karta przyjemności, dobrej biesiady, rozluźnienia się przy wewnętrznej rozmowie, która iskrzy. To jest właśnie wrzucenie tego poweru i ten ogień jakby tutaj właśnie tak jakby mówi, ja chcę z Tobą jakby bliżej, ja chcę pokazać Ci, jak wiele możemy razem osiągnąć. Tu arcykapłanka, tak a propos, zamykająca nam ten rozkład, arcykapłanka to jest ta, która daje lekcje duchowe. To jest wielka mądrość, to jest aspekt, tak naprawdę fakt, że ona włada aspektem wody, ale woda to takie zwierciadło naszej duszy, które mówi poprzez tę arcykapłankę, że przyjmij ten swój wewnętrzny ogień. Popatrzcie, jaki tam jest z tyłu żubr. To jest ogromna siła. To jest siła, która tkwi w Tobie. Naucz się faktycznie, naucz się ją
jakby centralizować w sobie, naucz się ją kierunkować, bo jeśli boisz się, ja rozumiem, że tu możecie mieć takie, znacie swoją naturę, że jak się wkurzę, to po prostu, to jest tak, to jest ciemny aspekt ognia, jak się wkurzę, to cały świat rozłożę, bo to jest tak zwany efekt kamikadze, że nie kontroluję siebie, to wtedy trzeba na tych momentach uczyć się jak gdyby faktycznie pracować z oddechem, kontrolować ten wewnętrzny płomień, kierować go, żeby rozwalał Wasze kody blokady, nie wszystko, co wokół Was, nie najbliższych ranił poprzez słowo ogniste, kąsające i tak dalej, tylko kierujcie jak gdyby tym ogniem, uczcie się, stańcie się władcą ognia własnego wewnętrznego, bo to jest wyzwanie duchowe. I tutaj, tak jak mówię, to jest zbytni taki jakby nadmiar, nadkontrola, która tak naprawdę dławi ten ogień. Może to być właśnie, tak jak mówię, skutek potem taki, że no, to życie nie ma takiego smaku. Czujecie, że gdzieś tam temperament Was może czasami wzywać do czegoś innego, a logika próbuje tak jakby panować nad rozhukanym koniem, ale koniem ognistym, ale nawzajem nie ma tam porozumienia, jak gdyby, rozumiecie, takiego mocnego. Trzeba go bardziej poszukać, powiedziałabym. Zapytamy poprzez jakie techniki, bo tutaj wypada. Och, jak on chce po prostu, poważnie. Idźcie gdzieś się tak jakby dobrze, ale w dobrym tego słowa znaczeniu, tam gdzie poczujecie się dosłownie w takiej energii, radość, coś co Wam przynosi skrzącą radość, ten ogień Was będzie przez to uczył, żeby Wam zagrał w żyłach, poczujcie ten wiatr we włosach, nie wiem, na karuzeli przejedźcie się z dzieckiem, pójdźcie zatańczyć, zaśpiewać, gdzieś coś zróbcie takiego, czego zawsze jak gdyby pragnęliście, żebyście poczuli, rozumiecie ten efekt, wow, ale mi ogień w żyłach gra po prostu. Panie, panowie, może w alkowie trzeba się również, czyli w sypialni, nie zaglądam Wam tam, ale może warto wypuścić więcej tej swojej ognistej natury, nie kompleksować tutaj, bo ten ogień wręcz po prostu on mówi poprzez najprostsze czynności najpierw, zaraz dalej popatrzymy, ale wypuść mnie czasem, daj mi pohasać, zobaczysz, że wniesie to w Twoje życie zdrową barwę. Oczywiście nie mówię, że za kierownicą w korku macie na wszystkich trąbić i udawać astrachańskiego króla szos, ale rozumiecie, o co chodzi. Nauczcie się go w odpowiedniej chwili po prostu, jak to się mówi, wypuszczać i dać mu się w Was wybrykać. Obydwoje i Wasz wewnętrzny żywioł ognia i Wy, czyli to jest jedność i wyjdziecie na tym dobrze. Tu jest dużo takiego momentu, kiedy myślę, że bardzo sobie wiele odmawiacie po życiu. Być może nawet czasem niektórym trzeba powiedzieć to, co Wam w żyłach gra. Oczywiście pamiętajmy, że mędrzec zawsze wie, jak nie zranić tym słowem, ale czasami może trzeba powiedzieć innym tom, tak jakby rycerz Buław to jest ten, który sadzi prawdę prosto z mostu. Tylko podkreślam, to nie ranimy kogoś. To już mądrość nasza mówi o tym, że można powiedzieć pewne rzeczy taktownie, ale po prostu wypuścić ten ogień do kogoś, prawda? Teraz tak, co tutaj dalej? No. Och, normalnie, rzeczywiście, tak go, tak on się z Was wyrywa, a tutaj po prostu jakby, ja mam wrażenie, że gdyby go więcej, jak to się mówi, użytkować ten ogień, który jest w Was, to większa jakby taka jakby stabilność również do Waszego życia, większa by przyszła. Ja mam wrażenie, że tu mogą być momenty, kiedy Wy łapiecie nawet, kochani, jakieś momenty deprechy, a jednym z aspektów, albo takie po prostu możecie mieć takie, wiecie, popiół i zgliszcza, nic nie ma sensu i tak dalej. Od czasu do czasu możecie łapać takie momenty. Ale to jest poważnie, to jest również związane, nie mówię, że tylko z tym, ale właśnie z tym tłamszeniem tego ognia jak gdyby w sobie, który się wyrywa, żebyśmy coś zrobili, pocieszyli się życiem, zagrali, zaśpiewali, zatańczyli, zrobili wreszcie wszystko to, czego tam dusza, jak to się mówi, pragnie, żebyście sobie nie żebyście się nie konfliktowali z tym wewnętrznym ogniem, żebyście się nie bali, że pożre Was i innych. To znaczy, rozumiemy, że jeżeli znacie się, że macie jakieś niekontrolowane wybuchy takie, a la kamikadze, to jak czujecie, że ta fala ognia Was zalewa, to idźcie wcześniej do innego pokoju, wytupcie się, wykrzyczcie, poproście, żeby tam nikt za Wami nie wchodził, jakby nauczcie się to, jakby władać tym
nawet nadmiarem tego ognia, który może czasami z Was tak wywalać, no bo aż tak go tłamsicie, że jak się wyrwie, to po prostu rozumiecie, to alleluja, a tu wszystko chce być jakby w większej symbiozie, pod większą kontrolą, innymi słowy, zamiast się doprowadzać do takiego stanu, to jest tak zwany efekt kamikadze, czyli tak bardzo podławiam ten ogień w sobie, że w końcu jak on mi wybija, to jestem niczym ten wilk kąsający wszystkich, nawet i siebie, jak gdyby, a tu może trzeba częściej dać mu się właśnie wyhasać w taki przyjemny sposób, rozumiecie? Może nawet trochę sportu w Waszym wypadku również nie byłoby złe, bo tutaj jak gdyby ten ogień mówi, będzie nam lepiej. Ogień to Wasza charyzma, to Wasz potencjał. Fakt, czasem podkreślam, trochę nieobliczalny, ale to jest ten moment, kiedy można ze sobą pociągnąć tłumy. Sama sztywna, zimna logika, tak, ona jest imponująca, ale tak naprawdę zagrzewają nas ci, którzy mają tą iskrę, rozumiecie, w sobie jeszcze do tego. Więc podpowiadam Wam, że warto popracować, będziecie bardziej zrozumiani przez innych, będziecie łatwiej przyjęci przez innych, Wam będzie lżej, będzie więcej radości, płomienia w Waszym życiu, będzie mniej tych takich momentów, kiedy właśnie łapią Was jakieś takie doły, bo tak jakby to jest przyduszanie tego swojego wewnętrznego ognia, tam on może dymić czasem, bo po prostu go tak jak gdyby tłamsicie, jak to się mówi, dymy idą zamiast ognia, co zasnuwa atmosferę. Więc tu warto go rozgrzewać. Podkreślam, ja się tutaj doczepiłam, ale chodzi o to, że w Was jest duża mądrość, duża intuicja, duża logika. Ale moim zadaniem było w tym rozkładzie popatrzeć, jak Wy z żywiołem ognia macie interakcję. Więc dlatego tutaj musiałam się ciut jakby no, przyłożyć, bo ogień się troszeczkę na Was tutaj, Wasz wewnętrzny żywioł skarży. Mówi, jestem z natury. W Twoim ciele, w Twojej duszy jestem, przypomnij sobie o mnie, przypomnij sobie jak, nie wiem, jak byłeś dzieckiem, ile tam grało właśnie takich momentów w Twoim życiu i zacznij z tego korzystać, nie bój się, że Cię poniosę, jeśli mi je wypuścisz częściej na swobodę, nie będę ponosił, tak jak tu, tylko będę z Tobą współdziałał. Tu dosłownie aż się wyrywa ta ognista energia z Was. Podkreślam, żywioł ognia to również moment, jeśli pracujecie rytualnie, kiedy faktycznie, no pracujemy oczywiście z ogniem, ze świecami, ale nie o to tu chodzi. Kiedy przywołujemy cztery żywioły do kręgu magicznego, one wszystkie muszą być w nas w harmonii i w symbiozie, więc opłaca się po prostu tak jakby synchronizować te pewnego rodzaju momenty, które są w jakiejś tam dysharmonii w nas, a tutaj polecałabym, żebyście poprawili jakby stosunki z Waszym ogniem, z Waszym płomieniem, bo wręcz, jeszcze raz podkreślam, on tak jakby czeka, abyście zaczęli współbrzmieć z nim, żeby było ciepło, żeby było światło, mówię, tego wewnętrznego ognia większe w Was. Będziecie bardziej ciepło również przyjmowani przez otoczenie, bo ludzie, którzy mają dużo tego płomienia, ogień to, rozumiecie, to ta żyłka, fakt, do konkurencji, do konkurowania, znaczy to ta żyłka, ale to również ta pasja, która nas potrafi zapalić i innych wokół nas do tego, co robimy. To ten moment, kiedy potrafimy innych tak jakby tym naszym ciepłem, w dobrym tego słowa znaczeniu, zauroczyć, rozumiecie, rozkochać w dobrym również tego słowa znaczeniu w sobie i tak dalej, i tak dalej. Więc dobra, zobaczmy, ale tak dobrze. Przez zwyczajne czynności to już Wam podpowiedziałam, ale tak jeszcze podpowiedzcie nam, jakie ewentualnie techniki, praktyki, ten orakuł nam na pewno podpowie, ale przez tarot ten chcę również pokazać, tak? O, cieflorek! Popatrzcie, normalnie dzisiaj tasowałam te karty i znalazły się. Dobrze, to widać tak miało być, bo tarot nieba i ziemi się tutaj zaplątały, dwie karty, których mnie brakowało. Alleluja, znalazły się dzięki temu rozkładowi. Okej, to tak to potraktuję, skoro do Was wyszły. Posłuchajcie, więcej będzie, panie, panowie, więcej będzie uczucia, miłości, płomienia.
jeśli jesteście solistami, to w ogóle warto, idziecie w pojedynkę przez życie, to w ogóle warto z tym płomieniem popracować, bo tak jakby możecie się czuć, że ludzie Was nie rozumieją, nie rozumieją tego właśnie głębi emocji Waszej, bo tutaj, jak to się mówi, jesteśmy tacy wtedy jakby przyblokowani, nie potrafimy wyjść, otworzyć się przed innymi, jak tego, jak jest za dużo wody w nas, emocje trochę skręcają, jak nie ma tego ognia, to nie potrafimy pokazać jak gdyby tego serca, tego płomienia wewnątrz nas, czyli śmiało popracujcie z ogniem, ze świecami, jakby, tak a propos, poleczyć tutaj wszyscy proszę poranione serca i tak dalej, odpuścić już warto, natomiast i którzy idą w parach, i którzy idą w solo. Większej aspektu Waszej ciepłej osobowości, większy potencjał, który jest w Was założony, wykrzeszecie, jak to się mówi, z siebie, jeśli popracujecie z magią świec, z magią na przykład żywioł ognia poprzez to, że kiedy będzie jakiś słoneczny dzień, to łączcie się ze słońcem, proście, by pączowało Waszą aurę solarną, ognistą energią. Proście, rozmawiajcie z żywiołem ognia, medytujcie z żywiołem ognia, tańczcie z żywiołem ognia wewnątrz Was, na zasadzie, że jeżeli już idziecie tańczyć gdzieś tam, a jeśli nie chodzicie, to zatańczcie w domu, tak żebyście poczuli, że Wam ten żywioł ognia gra w żyłach. Nie bójcie się jego, nie bójcie się jego ekspresji, jakby proście, żeby się w Was przejawiał. Powiedziałabym, że można sobie włączać na przykład jakąś taką muzykę, z którą dobrze się czujecie i położyć obok siebie świecę i po prostu jak gdyby wdychać ten ogień, rozumiecie? Tak jakby pracować z nim, przepuścić ten ogień przez wszystkie swoje meridiany i tak dalej. Oddychać żywiołem ognia, dosłownie. Mówić mu, żeby grał w Was pięknym ciepłem. To na pewno pomoże. Wszelkiego rodzaju magia świec, tak jak mówię, kominki, kąpiele w słońcu również, a nawet jeśli nie możemy się kąpać nad morzem w tym słońcu, nie tylko w oceanie, czyli mówię o plażowaniu, to jeśli idziecie nawet w mieście i to słońce świeci, to tak jakby łączcie się z jego energią, chociażby tą myślą lotną i proście, żeby pączowało Waszą aurę i Was energią solarną, żeby harmonizowało ten żywioł ognia w Was, bo tutaj jest duży jakby potencjał, duże ciepło, tak, tu jest dużo takich cech, które mówią, że no jestem uczuciowy, jestem jak gdyby przepełniony, przepełniona miłością, ale są jakieś blokady, że ludzie tego nie widzą, bo właśnie tak jak mówimy, ogień, to jeszcze ogień tutaj trzeba więcej wrzucić ognia i wtedy poczujecie naprawdę różnicę w jakości życia, tak to powiem. Zobaczmy teraz, co mówi do Was orakuł czystej magii. Otwórz krąg. Nie bój się. Rytualnie możecie ten ogień przyjmować w sobie i mantra. Dokładnie. Posłuchajcie, kochani, ja bym się wcale nie bała siedzieć w domu, ułożyć sobie nawet stilajtów okrąg, oczywiście zachowując przepisy BHP, usiąść w tym kręgu, w tej jak gdyby pozie, aha, żebyście widzieli. To jest krąg, to jest jak gdyby rytualne działanie, prawda? Ręka przeznaczenia. Ułożyć stilajtu w krąg, zapalić, usiąść w środku, zapalić te stilajty i po prostu przy jakiejś włączonej muzyce wdychać ten żywioł ognia, patrzeć na niego, centralizować się na tym, żeby po prostu poczuć go w czakrze tutaj solarnej, wdychać, rozmawiać, poczuć ten kontakt z żywiołem ognia, medytować z tym żywiołem ognia. Możecie to robić poprzez czynności rytualne, podpowiadają Wam tutaj karty. Łączyć się z tym żywiołem. Podkreślam, jeśli na przykład tłamsiliście go w sobie długie lata, to jeden rytuał, bo często ludzie tak myślą, że odpalą jedną świeczkę albo zrobią jeden rytuał, rozumiecie, i już. A jak tam było dławienie w sobie jakby jakiegoś aspektu przez wiele lat, to trzeba tam od czasu do czasu częściej zrobić ten rytuał, ale warto popracować z tym żywiołem, podkreślam, będzie większy pokój, w Was oczywiście, nie będzie tego, tej bojaźni, że Was rozsadzi zaraz, bo będziecie potrafili wypuszczać ten ogień we właściwym czasie, jakby dać się mu wyhasać tak, żeby on nie dowodził Was do takiego stanu, wtedy to jest zdrowy żywioł, który porywa innych za Wami, który daje Wam właśnie to poczucie, władam tym moim ognistym koniem, jestem w stanie dojechać na mojej woli, na sile woli,
tam, gdzie chce, bo siła woli również się łączy z ogniem, z czakrą, również między innymi tak, i splotu słonecznego, z inną też, ale splot słoneczny to również jest czakra siły woli i to jest ten moment, kiedy będziecie mieli większą oparcie w sobie, poczujecie moc, poczujecie siłę woli, pokonanie wielu możliwości takich, które Was blokują poprzez rozbudzenie tego ognia w Was, ale w takim stanie zdrowym dla Was, bardzo, ale to bardzo się Wam przysłuży, tak to powiem. Tutaj się ogień ciut uskarżał, nie będę mówić, że nie, ale wcale się na to nie denerwujcie, błagam, bo drogą mistrza jest to, że po prostu diament szlifuje dotąd, dopóki nie dojdzie on do najpiękniejszego blasku. Ja nie mówię, że tu wszystko jest źle, że tego ognia w Was nie ma, tylko on się tutaj uskarżał jak gdyby właśnie na te takie nieporozumienia. Więc dobrze, na sam koniec rada jeszcze od żywiołu ognia, ale tu podkreślam, rytualnie prosi, żeby go przyjmować. Jakby gdzieś były warsztaty chodzenia po ogniu, to idźcie też na to. No i siła, jaka naprawdę, popatrzcie, jaka przepiękna ta karta siły. Tu jest akurat biały niedźwiedź, ale zobaczcie, jaki to jest spokój, panowanie nad swoimi instynktami. Jeśli popracujecie z nim, to już się więcej nie będziecie bali, że tak wygląda Wasz żywioł ognia, tylko będziecie wiedzieli, że współbrzmi z Wami, że jest ten instynkt w Was pewny, spokojny, że Wy go możecie używać, nie obawiając się go, że wybuchnie z Was, że rozsadzi Was albo świat. Tak on chce, żeby Wasza współpraca wyglądała i prosi, żeby coś tutaj uzdrowić w Waszym porozumieniu. Wtedy tego nie będzie. Tą kartę nakryłabym tą. Do takiego aspektu możecie dojść, jak popracujecie z żywiołem ognia. Kochani moi, dobrze, dzisiaj w takim razie jeszcze trzeci rozkład zobaczymy, bo to pierwszy był zupełnie inny, drugi zupełnie inny. Zobaczymy, gdzie mnie trzeci doprowadzi. Ja Wam życzę, aby płomień Waszych serc i Waszych dusz zawsze brzmiał przepięknym ciepłem Was, żeby to było dla Was miłe, przyjemne, żeby Święty Duch Ognia Was chronił, bronił, spalał wewnątrz Was wszystko to, co negatywne i złe i żebyście już dziś, jak będziecie spali, żebyście odnaleźli w tym śnie takie źródło w Was, które pomoże Wam złapać mocniejszą, piękniejszą, pełną relację z Waszym wewnętrznym żywiołem ognia. Pozdrawiam Was, kochani, magicznym papa. Jutro oczywiście poniedziałeczkowe cztery klucze, a ja się z Wami żegnam. Wreszcie rozkład numer 3. Selenit przepiękny. Do kart, o których mówiłam na początku całego naszego dzisiejszego filmu, dołączył się jeszcze taki orakuł czystej magii. Po prostu wyszedł, jak losowałam karty dla pierwszego rozkładu, wyszedł i domagał się, że on chce też wszystkim dopowiedzieć co nieco, więc jego podpowiedzi zostawiam na sam koniec jako podsumowanie. A teraz będziemy patrzyli poprzez nasze karty tutaj, jakie są Wasze interakcje ze świętym żywiołem ognia, który płonie Wam w żyłach, w duszy, jak Wy go pożytkujecie ku swojej korzyści dobrze pojętej duchowej i materialnej i ku korzyści wszystkiego, co Was otacza. Dobrze, dajcie wszystkie karty, muszę, tych nie odsłaniam na razie, ale tu muszę mieć pełen obraz, bo orakuł się przenika z tarotem. Diabeł, dwójka buław, trójka pucharów, szóstka pentakli, as denarów, as pucharów. A tutaj mamy, dajcie moment. A wiecie co? Często jakby tu jest bardzo duży spokój, ten przysłowiowy aspekt, nie taki diabeł straszny, jak go malują, bym powiedziała przy tym rozkładzie kart. O co chodzi? Wasz wewnętrzny ogień, bo jeśli go jest za dużo czasami u niektórych, to tak jak mówimy, wywala nam te korki instalacyjne, jesteśmy agresywni, potrafimy być choleryczni, nie wiem, klniemy, szarżujemy za kierownicą, jesteśmy nie do wytrzymania, czasem kusi nas do czegoś ten ogień, prawda? Na zasadzie, no nie wiem, podnieś rękę,
walnij w coś, uderz i tak dalej. Jeśli go jest za dużo, mówię, znaczy może nie za dużo, tylko jeśli korzystamy z tej bardziej jego ciemniejszej strony mocy, podkreślam, to nie chodzi o to, że ogień, jego święty duch jest jakiś sam w sobie nie taki, to nadal jest znowu tylko jakby energia i my użytkujemy ją jako główny tutaj koordynator, jako dusza, która uczy się być mistrzem tych żywiołów. O co tutaj chodzi? Tu jest duży spokój, podobnie jak w pierwszym rozkładzie, ale nieco inaczej. U Was jest pokazane, że jakby potraficie korzystać z uroków Ziemi. Na pewno jesteście osobami takimi ciepłymi, gdzie właśnie przy Waszym stole zapewne pożywia się dużo zwierząt, ogrzewa się przy Was, jak gdyby ogrzewa się przy Waszym cieple, Waszej strony osobowości bardzo dużo istot, a jednocześnie Wy potraficie dobrze korzystać z tego wewnętrznego ognia, nie bojąc się, że właśnie jak to się mówi, właśnie, że gdzieś tutaj Was rozniesie, poniesie w jakąś taką nieciekawą stronę. Patrzycie śmiało również tym aspektom tego wewnętrznego ognia w oczy, który jest w Was na przykład taki jakby wybuchowy, ale patrzycie temu śmiało w oczy, dostrzegacie to w sobie i potraficie to kontrolować. Czyli nie taki diabeł ognisty straszny, jak go malują. Jednymi słowy, Wy nawet jeśli wiecie, że gdzieś tam właśnie gdzieś garnie się na usta jakiś czasem, rozumiecie, wybuch taki, który mógłby zaszkodzić innym, to Wy potraficie po mojemu centralizować jak gdyby tą energię w taki sposób, żeby przenieść ten wybuch nie na własny żołądek, nie na kogoś innego, tylko po prostu gdzieś tam może czasnąć, jak to się mówi, bardziej zamaszyście drzwiami od czasu do czasu, może iść wyćwiczyć się na worku treningowym, może wiele innych rzeczy robicie, ale Wy umiecie, jak to się mówi, nawet jeśli są w Was momentami te takie aspekty ognia, które mogą innych przerażać, to Wy potraficie sobie z tym, jak to się mówi, dać radę. Tu jest duży też również moment, to się pokazuje ciało i umysł, ale jak gdyby to jest taka kosmiczna energia, która mówi, że tu jest duża moc intelektu, ciała również mentalnego. Zatem tutaj raczej nie ma takiej możliwości, żeby żywioł Was zdominował, bo potraficie przejąć nad nim kontrolę, ale podkreślam, w sposób nie autodestrukcyjny, dla siebie, czy też niedestrukcyjny dla innych, prawda? To jest jakby nie taka kontrola na zasadzie, że udaję, że mam kontrolę, ale wewnątrz mnie rozsadza i tam żołądek mi się skręca, tylko tutaj potraficie to jak gdyby dobrze w jakiś sposób podilować z takimi momentami, które mogą czasem się w życiu zdarzać, że wybucha z Was wulkan, lawa, przepalają się Wam bezpieczniki i tak dalej. Potraficie gdzieś znaleźć ten moment odskoczni, wyrzucić z siebie, jak to się mówi, w bezpieczny sposób ewentualne nadmiary negatywnej strony ognia, jakim jest, nie wiem, agresja, złość, wkurzenie, mnóstwo innych rzeczy. To taka szarża jest taka, wiecie, jak nas zalewa ten ogień, to czasami jest ten efekt kamikadze. Wy do niego jednocześnie nie dopuszczacie, a z drugiej strony potraficie, tak jak mówię, płynnie się jakby oczyścić. To jest bardzo mocno założony w Was potencjał. W ogóle tutaj jak gdyby powiedziałabym, że oglądają mnie ludzie, którzy odnoszą dużo sukcesów w świecie materii takich, że nawet jeśli Wy tego w sobie nie dostrzegacie, to ja bym powiedziała tak, po pierwsze rzeczywiście widać, że macie, jak to się mówi, rękę do tego, żeby tworzyły się wokół Was rzeczy piękne. Ogień to również, pamiętajmy, dobrze prowadzony, bo ja powiedziałam tylko o tej karcie jednej, której tutaj śmiało patrzycie prosto w oczy, ale on w Was po większej części, po ogromnej części jest zrównoważony. Ogień to jest Wasza wewnętrzna wola, siła woli, charyzma, ciepło, serdeczność. To jest ten jego pozytywny aspekt i tego jest Was więcej. Od czasu do czasu, jeszcze podkreślam, tutaj nam tutaj czasem coś zaburzy to wspólne współdziałanie, ale zaburzy i Wy to natychmiast, jak to się mówi, świetnie sobie z tym radzicie. Nie roznosi Was, nie ponosi raczej.
Natomiast tego pozytywnego ognia, który daje oparcie innym, który daje spokój, poczucie bezpieczeństwa, który pomaga nawet innych zagrzać gdzieś tam przy tym waszym świetle, jego jest w was dużo. I mnie się tutaj podoba, bo jest ten chłód taki emocjonalny, rozsądku jak gdyby, ale on, jego nie jest tu. Tu jest tak jakby patrząc po żywiole ognia, zobaczymy jak będzie w następne soboty, jak będziecie wybierać inne żywioły, ale tu wszystko jakby tak jakby w równowadze, wiecie, w was można powiedzieć. Bo tak jakby nie za dużo tego chłodu intelektualnego, emocjonalnego, to nie jesteście, jak to się mówi, zimni jak stal, czyli nie jesteście takim typowym, jak to się mówi, chirurgiem, który 20, czy chirurgiem z całym szacunkiem, jeśli mnie tu ogląda jakiś chirurg, ja nie mam nic do tego zawodu, tylko chciałam powiedzieć, że człowiek nie jest jakby 24 godziny na dobę chirurgiem wobec innych i własnego życia i tak dalej, bo w tej energii chodząc chirurg jest świetny, natomiast no nie można tak jakby do dzieci, psów i kotów, natomiast o co mi chodzi? Tutaj jest, niczego nie jest w nadmiarze, tu wszystko jest, co trzeba. Myślę, właśnie intelekt mocno poprowadzony, taka, jak to się mówi, właśnie chłodna reakcja w odpowiednich chwilach, panowanie nad tym właśnie wewnętrznym ogniem, nie pozwolenie mu, żeby zniszczył waszą instalację, nie wywalił wam korków wewnętrznych, jak to się mówi, swoją iskrą, a jednocześnie tu jest dużo ciepła, dużo radości, umienie tak jakby otoczenia pielęgnacją siebie i innych. To jest taki moment, kiedy bierzecie tyle odpowiedzialności na swoje barki, ile trzeba. Ta karta między innymi o tym mówi. Nie ma przeciążania, bo w momencie, jak mamy za dużo tego ognia również, to czasami tak jakby potrafimy za wiele natarczywie brać na swoje bary, albowiem próbujemy innym udowodnić, że my wszystko udźwigniemy. To jest ten ogień, to na zasadzie mogę, chcę, wszystko tutaj, dominacja i tak dalej. Rozumiecie? Nadmiar tego żywiołu również pomaga, że przeładowujemy się i potem jesteśmy wściekli i to idziemy w tą jak gdyby ciemną jakby stronę energii ognia, a wy bierzecie na swoje bary tyle, ile odpowiedzialności. Tu jest spokój, tu jest tyle, ile udźwignę. Nie będę się, jak to się mówi, przeciążał, bo jakby tu jest spokój z tych kart płynący. Nie będę się przeciążał, nie będę się przeciążała. Zarządzanie wewnętrznym potencjałem ognia, powiedziałabym, że naprawdę jest takie uduchowione, wiecie, kiedy są momenty, kiedy wypuścić ten ogień w waszą radość, w to ciepło, w te tańce, w muzykę, w to, żeby zaczarować innych dobrym humorem, ciepłem waszego słowa, serducha i tak dalej. Wiecie, kiedy ten ogień spożytkować właśnie do tego, żeby popracować, żeby jakby pociągnąć za swoją charyzmą innych, żeby powiedzieć, zrobimy to, damy radę i tak dalej. Tutaj jest jakby przepiękna równowaga. W związku z tym to jakiś taki pokój duszy jest wewnętrzny, powiedziałabym, po większej mierze. Poza tym no, ten as denarów i as pucharów mówią o tym również, że ten ogień was jak gdyby kocha, że to jest bardzo dobra jakby współpraca. Oczywiście możecie pracować również z magią ognia, z magią świec, jak to się mówi, możecie palić te świece w domu, możecie mieć kominek, możecie robić, jak to się mówi, momenty takie, kiedy ogień, który zapalicie, tam gdzieś naszeptujecie jakieś słowa, przerzucacie je przez portale, przez wymiary. Pamiętajcie, że dawniej na przykład w słowiańskiej tradycji było coś takiego, że palono na przykład ogniska, jeśli chciano coś przetransformować na subtelny plan, na przykład jakieś dary, prawda, no nie wiem, jadło czy tam inne rzeczy, to po prostu palono je w ognisku i wierzono, że przychodziły one do innych wymiarów, tam gdzie trzeba, ogień je jako poczmistrz doskonały kierował. Szamanizm podobnie do tego podchodzi i ja ze swojej praktyki wiem, że jeśli ja zapalam świecę i mówię do ognia, mówię do żywiołu ognia i otwieram portale i proszę go na przykład, żeby przekazał wiadomość tam do duchów przyrody czy gdziekolwiek indziej, do moich przodków, to naprawdę to jak gdyby działa, jeśli ten żywioł nas słyszy, jeżeli mamy go w sobie dobrze aktywnego, bo jeżeli u innych jego jakby jest wygaszony, taki wiecie, jakby niepewny czy stłumiony, to wiadomo, ta poczta będzie działała gorzej, prawda? Ale wy tu spokojnie możecie robić sobie momenty takie, kiedy właśnie, tak jak mówię, tą alchemię ognia możecie wykorzystywać również w sposób magiczny w swoim życiu, bo żywioł was słyszy. Święty Duch Ognia to jest naprawdę żywa, inteligentna jaśń, tak to powiem. My oczywiście często sobie ten żywioł ognia jakby przez naszą podświadomość ubieramy zwykle w jakieś ludzkie kształty. Ja pamiętam, że pierwszy raz jak on mi się pokazywał, to pokazał mi się w postaci takiego jakby
trochę jakby, powiedziałabym jakby, no nie chcę porównywać do Genghis Khana, ale jednak w takich, wiecie, w takich trochę jakby ludzkich kształtach właśnie takiego wojownika, natomiast tam przez oczy bił ogień i tak dalej. Ale to podświadomość nasza jak gdyby ubiera formy, bo tak naprawdę żywioł ognia nie musi mieć tej formy takiej konkretnej, rozumiecie, o co chodzi. Więc jak on się Wam tam będzie pokazywał w snach czy w medytacjach, to inna sprawa, ale tutaj kontakt jest i poważnie mówię, że po mojemu możecie jakby magii, świec jak minimum spokojnie używać, ale też korzystajcie z niego, w Waszych żyłach on płonie, w Waszej duszy on płonie, dosłownie, w Waszym, to jest ta iskra Boża, która jest w Was założona i korzystacie z niego świetnie, bo to jak gdyby widać. On jest jak gdyby takim jakby Waszym wiernym towarzyszem. Podkreślam, tu wszystko jest tak jakby spokojnie, jakby, wiecie, po większej części Waszego życia. Każdy rozkład jest dziś inny. Pierwszy również miał spokój, ale u Was czasami, tak jakby jeszcze czasami, jeszcze może próbować wywalić, podkreślam, tą instalację, jak to się mówi, ale mimo wszystko podkreślam, Wy temu śmiało patrzycie w oczy i jakby dealujecie z tym w taki sposób, żeby nie ranić siebie, innych i tak dalej. Podkreślam, jak ranimy siebie poprzez wybuchy ognia. Jeśli tłamsicie gniew wewnątrz siebie, tłamsicie, to energia ognia niczym bomba atomowa tak jakby wewnątrz Was wtedy wybucha, rozumiecie? Tu nie chodzi o to, żeby długo tłamsić, bo wtedy nam się psują żołądki i inne rzeczy, prawda? Ten ogień jak gdyby wywala w nas. Natomiast jeśli patrząc po tych kartach, to ja uważam, że Wy potraficie tak jakby wyjść w odpowiednim momencie, nie wiem, wykrzyczeć, wszorować podłogę, żeby wyrzucić to z siebie, rozumiecie? Wyspacerować, nie wiem, może na worku treningowym to wywalacie. Ale tu jest ten moment, kiedy nie sabotujecie siebie. Jeśli nawet się zdarzy, to nie sabotujecie siebie ani innych. Utylizujecie to jednym słowem. W związku z tym to już jest bardzo poprawne i to już jest jakby bliskie ideałowi, tak bym powiedziała, jakby środowisko, które w Waszym ciele i w Waszej duszy oferowaliście żywiołowi ognia. My jesteśmy utkani z tych żywiołów. Wszystko wokół nas jest utkane z tych żywiołów. Ciało nasze to ziemia, materia, nasza dusza to po mojemu ta iskra Boża, czyli ogień, nasz i oczywiście eter, nasza krew, nasze płyny to woda, powietrze w naszej krwi, w naszych płucach, nasze myśli, to żywioł powietrza. To tak najprościej rzecz ujmując, te żywioły są w nas, one są w pokarmie, który spożywamy, są rośliny, które są mocno związane z żywiołem ognia, inne z żywiołem powietrza. To wszystko się przenika. My jesteśmy tymi żywiołami i one są nami. I teraz jeśli my uczymy się w sobie tą alchemię życia prowadzić, to właśnie to jest to tak zwane wzniesienie. To jest karta, patrząc archetypowo poprzez tarota, jest to karta maga, który staje się władcą czterech żywiołów, który potrafi je w sobie świetnie zharmonizować, używać, w odpowiednim momencie bardziej, jak to się mówi, wypuścić jeden do przodu, jeśli potrzeba na przykład powera, a Wy to potraficie, jeśli potrzeba powera, żeby zagrzać innych do boju, będziecie bardziej, wykrzeszecie ten ogień z siebie, podniesiecie jego potencjał, natomiast potem utrzymujecie go na odpowiednim poziomie. On nie jest z Was taki raczej rozbuchany, rozumiecie, cały czas, tak? Że trzeba by go było tak jakby bardziej mówić mu prr, nie tak szybko, bo rozniesiesz nas na zakręcie albo innych poparzysz. Tu jest jakby, tu jest fajnie, tak jak mówię, no od czasu do czasu nie fajnie, ale to już powiedziałam, dajecie z tym radę. Teraz popatrzmy jeszcze, jakie podpowiedzi ma orakuł właśnie czystej magii dla Was. Salamandra, żywioł ognia, słuchajcie, no popatrzcie jak pięknie. Salamandry to również jest energia uzdrawiająca, słyszy Was duch ognia, podkreślił to wyraźnie, jest alchemia, jest współpraca, jest, jak to się mówi, moment taki, kiedy na pewno nie jesteście tylko w tym wcieleniu od jakby pod rękę z tym żywiołem, bo to widać, to wyszedł żywioł ognia, a to wyszedł płonący człowiek, czyli popatrzcie, jaki piękny potencjał tego żywiołu ognia jest w Was. No on uśmiecha się tutaj w Was przez te karty, bo jak gdyby mówi, no co tu dużo powiedzieć. Ognisty płomień, który jest jak gdyby Was, nie boicie się, że poparze innych, nie boicie się, że poparze siebie, bo po prostu umiejętnie, jak to się mówi,
celebruje tutaj tą siłę. To jest jakby taki kolektywny umysł z tym ogniem, czasami potraficie mieć. Wykrzesać z siebie nie tylko iskry, ale i dobrze pojęty płomień potraficie, ale podkreślam, tu nikt nie parzy się. Wy jak gdyby tym emanujecie, epatujecie, wy się cieszycie jak gdyby życiem wtedy, kiedy trzeba. No przepiękne te karty, więc mówię, tutaj żywioł ognia na pewno Wam przekazuje pozdrowienia ogromne w tej chwili i uśmiecha się do Was poprzez te dwie karty. Tu nic dodać, nic ująć. Salamandry, żywioł ognia i ten płonący człowiek to mnie rozłożył na łopatki po prostu. Rozumiemy, że potraficie podać pozytywny zastrzyk energii poprzez ten żywioł ognia, gdy podajecie rękę albo gdy strzelacie w kogoś oczami, prawda? Teraz zobaczmy jeszcze na sam koniec podpowiedź od żywiołu ognia, bo aż mnie to tutaj ciekawi. Okej. Och, słońce, no nie mogę, też solarna, ognista energia. I jeszcze jakby cesarz, no naprawdę, no tu dodatkowo jeszcze posłuchajcie, jakieś bóstwo solarne, bo to też solarne albo bóstwo żywiołu ognia. Mówiłam w pierwszym było jakby podobnie, na przykład patrząc na słowiańską religię byłby to Svaruk. Jeśli mówimy o bogach czy boginiach, to są to kosmiczne inteligencje, kosmiczne istoty, które niejedno mają imię w różnych mitologiach, rozumiecie? Więc w słowiańskiej byłby to Svaruk i jego syn Svarożyc. W innych religiach, w egipskiej poszukajcie na przykład, bo tu słyszą Was. To Was słyszą również nie tylko sam żywioł ognia, ale powiedzmy jego święty duch, jego nazwijmy go Bóg, ale mówimy to oczywiście w tej chwili w XXI wieku i wiecie o co chodzi. To są nasi starsi twórcy, nasi kosmiczni przodkowie, których gdzieś tam kiedyś nazywano bogami, twórcami. Dzisiaj pozostała oczywiście ta nazwa i mówimy ją z szacunkiem, bo to są nasi starsi protoplaści przodkowie. Inteligencje, które tchnęły życie, ulepiły nas swoim oddechem. Nie mówię tylko o żywiole ognia, ale on tchnął właśnie jak gdyby w nas również tą iskrę Bożą, tą iskrę ducha. W związku z tym jesteśmy z nim skoligaceni. Nie tylko w tym ludzkim ciele, ale on płonie w różnych aspektach w nas, również w innych wymiarach. To się wszystko przeplata, więc gdybyście chcieli po prostu mieć kontakt z jakimś, tak jak mówię, albo solarnym, albo Bogiem Ognia, to naprawdę usłyszą Was, bo tutaj jest mocno pokazane, że łatwiej niż innym jakby Wam wyjść na kontakt. Trzeba by było jakby rzeczywiście, tu są mocne podpowiedzi, żeby po prostu tak jakby zrobić jakiś krąg, rozumiecie, usiąść rytualnie, pomedytować, wystrzelić gdzieś do góry, to jest swoją percepcją, swoją świadomością, bo tutaj macie, jak to się mówi po mojemu, takiego nazwijmy to protektora, kogoś, kto Was może wysłuchać, podpowiedzieć, poprowadzić, ale oczywiście, kochani, nie tak jak w filmach Hollywood, że zejdzie, stanie przed Wami i zrób to i to, ale to będzie subtelna moc prowadzenia poprzez znaki, poprzez podpowiedzi, poprzez naprowadzanie na to, żebyście sami stali się, jak to się mówi, władcą materii i nie tylko, i władcą, jak to się mówi, jakby władcą wszystkiego, co w Waszej galaktyce ważne, ale tutaj jest jakieś mocne pokrewieństwo po mojemu, mocne, dostukać się można i żywię. Słońce oczywiście też Wasza energia, na solarna też Wasza energia, powiedziałabym. Wszelkiego rodzaju jakby momenty, kiedy chcecie się jakby oczyścić, doenergetyzować i tak dalej, to łączcie się z aspektem Słońca w medytacji, bo to jest Słońce, to ogień, boski ogień. Łączcie się z aspektem Słońca w medytacji, łączcie się z ogniem. Wreszcie rozmawiajcie tutaj, to jest karta cesarz, ale mówimy o jakimś cesarz i Słońce w tym aspekcie, o pytanie o żywioł ognia, to jest jakiś naprawdę wysoko postawiony, że tak powiem, tutaj władca tego ognia. W każdej nomenklaturze jakby go nie zwał. Powiedziałam w słowiańskiej Svarożyc, tak? Ra byłby to w Egipcie, podejrzewam, tak? Tu możecie mieć w ogóle ciągoty, mogliście mieć do takiego właśnie porozumienia. Opieka jest, prowadzenie jest, ogień dobrze prowadzony jest, zarządzacie nim prawidłowo, ogrzewacie siebie i innych, więc rozkład był bardzo ciekawy, kochani moi. Co Wam chcę powiedzieć? Następne soboty przyniosą następne żywioły. Jak tam z nimi, prawda? Współpraca. Będziemy
tutaj będziemy tutaj to jeszcze podpowiadać dla Was na ścieżce Waszego rozwoju. Kochani moi, ja się dzisiaj z Wami oczywiście żegnam. Do następnego razu. Pamiętajcie, że jutro oczywiście będą poniedziałeczkowe cztery klucze dla tych, którzy oglądają. No a ja mówię Wam do następnego razu. Pa, pa!